Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na konferencji, 9. już edycji festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w stosunkowo nowym obiekcie na mapie naszego miasta, mianowicie w Centrum Muzealno-Edukacyjnym. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że na wstępie powitam i przedstawię gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jest z nami pani profesor Iwona Hoffman z UMCS w Lublinie, przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu. Serdecznie witamy. Witam gorąco panią Katarzynę Stoparczyk, kuratorkę Małej Stolicy Języka Polskiego. Witamy gorąco. Witam pana Andrzeja Wnuka, prezydenta Zamościa. Gorąco witam pana Janusza Nowosada, dyrektora Zamojskiego Domu Kultury. Witam gospodarza naszego miasta, burmistrza Szczebrzeszyna, pana Henryka Mateja. Witam gorąco pana Piotra Dudę, pomysłodawcę festiwalu, gospodarza dzisiejszego spotkania. Pragnę powitać również partnerów naszego festiwalu. Witam serdecznie pana Stanisława Kowalczyka, dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury. Witam pana Łukasza Gajdeckiego, dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zamościu. Witam pana Piotra Orzechowskiego, wiceprezydenta miasta Zamościa. Serdecznie witam pana Piotra Bartnika, dyrektora Zamojskiej Księżnicy. Witam panią Małgorzatę Koczą, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie. Gorąco witam przybyłe na dzisiejszą konferencję media, pana redaktora Janusza Kawałko z Awangardy Lubelskiej, która objęła patronat medialny nad festiwalem. Witam panią redaktor Agnieszkę Piele z Radia Lublin oraz pracowników Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, którzy realizują transmisję z dzisiejszej konferencji. Witamy serdecznie. Pragnę powitać moderatora dzisiejszej konferencji, panią Gabrielę Figurę, rzecznika prasowego festiwalu. Pani Gabriela, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Oczywiście przywitał nas Sławomir Kalita, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Dziękujemy bardzo. Zapraszam od razu tutaj na kanapę gospodarza miejsca, gospodarza Szczebrzeszyna, czyli Henryka Mateja, burmistrza Szczebrzeszyna i pomysłodawcę festiwalu Piotra Dudę, prezesa Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń, bo no, to jest chyba ten moment, który zapowiadaliśmy już jakiś czas temu, że powiemy, co ta 9. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego niesie ze sobą, jaka to jest historia, kolejna historia miasta Szczebrzeszyn i wszystkich tych, którzy tutaj przyjadą. Chciałabym, jeśli Państwo pozwolą, jeśli Panowie pozwolicie, przypomnieć hasło festiwalu, cała nadzieja w literaturze. Mam takie poczucie, że z każdym rokiem to hasło nabiera siły i przy każdej edycji ma ono inny kontekst. Chcę zapytać na początku, z jaką nadzieją rozpoczynamy tę edycję, która 30 lipca ma swój początek? Tak, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że znajdujemy się tu w tak pięknej nowej instytucji, nowej, ona jest częścią Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie, ale daje kolejne możliwości nam również też i mam nadzieję, że będziemy z niej korzystać, nie tylko teraz podczas konferencji. Ale zanim odpowiem Gabrysiu, to jeszcze chcę dodać, że jest z nami też pani Katarzyna Franz-Paczwa i to jest nasz partner model, bardzo tutaj nas wspierający i bardzo, bardzo też witam. I dziękuję za przybycie i dziękuję za wszelką pomoc, o której będziemy jeszcze dzisiaj mówić i nasze wspólne działania. Też firma Model została wyróżniona w takim prestiżowym konkursie na odpowiedzialność biznesu za swoje działania wobec młodzieży, dzieci i my też jesteśmy taką częścią tego, mam nadzieję, więc bardzo się cieszę, że możemy też dokładać takie cegiełki. Jeżeli chodzi o
9. edycję. To co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jestem po raz kolejny uradowany, że do Szczebrzeszyna, mojego miasta, przyjedzie wielu wspaniałych artystów, twórców. Udało się ponownie, nie chcę powiedzieć namówić, bo my nie musimy namawiać, tylko zaprosić, i te osoby przyjęły zaproszenie do 9. już edycji. Ja tak naprawdę dopiero jak chyba teraz przygotowywaliśmy materiały, to sobie uświadomiłem, że to już jest 9. edycja, czyli pracujemy nad festiwalem no ponad 10 lat, bo z panem Henrykiem spotkaliśmy się pierwszy raz w 2012 roku, o tym rozmawiając. I to jest wielka radość i to bym chciał przede wszystkim podkreślić i kilka takich radości powiedzieć, bo program już jest dostępny na stronie, już można zagłębić się. Nie chciałbym wyróżniać, przed nami mamy książki autorów, którzy będą w tym roku na festiwalu. To może Piotrze, ja zapytam o formę festiwalu. Czy coś zmieniamy? Czy to jest to, co już ugruntowało się w poprzednich edycjach? Pasma nie, autorskie, pasma patrona. Jak to będzie wyglądało? Tak, patronem tego roku jest Sławomir Mrożek. Towarzyszą nam dzisiaj jego rysunki. Będzie wystawa rysunków. I ta wystawa to jest kolekcja rysunków, która jest w posiadaniu Muzeum Karykatury. Bogactwo tych rysunków jest tak wielkie, że zdecydowaliśmy się na współpracę z Muzeum Karykatury w Warszawie, ponieważ w ich zasobach jest bardzo dużo rysunków i to będzie ich kolekcja prezentowana. O tym powie dyrektor też Paweł Płoski. Natomiast Sławomir Mrożek będzie w paśmie naszym patrona i to będzie, tak jak już to się ukształtowało, codzienna rozmowa na temat patrona. Będzie też specjalny gość. Zaszczyci Szczebrzeszyn swoją obecnością żona Sławomira Mrożka, pani Suzan Ozario Mrożek. I będzie z nami chyba przez cały tydzień. Chce poznać Roztocze, chce zobaczyć Roztocze, więc bardzo, bardzo to też nas raduje. Kuratorem tego bloku rozmów jest Janusz Majcherek. No będzie dużo rozmów o teatrze, między innymi wśród gości będzie Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie. Teatr Współczesny, można powiedzieć, to jest taka jedna z ważniejszych scen dla Sławomira Mrożka. Będzie Antoni Libera, będzie też premiera biografii Mrożka, więc tych rozmów będzie sporo i bardzo mnie to cieszy. Ale kolejna moja radość to jest kontynuacja naszej współpracy z UMCS-em i pasmo językowe. W tym roku porozmawiamy o cechach języka, o takich właściwościach języka w różnych wariantach używania, czy to w telewizji, czy w prasie, czy w internecie. No i żeby tak sobie zostawić te radości, to powiem jeszcze z jednej, która jest chyba jedną z taką dużych, to jest pan Wiesław Myśliwski, obywatel Szczebrzeszyna od ubiegłego roku, honorowy. Otóż niektóre osoby, nawet które się zajmują teatrem, są zaskoczone, że pan Wiesław pisał również dramaty. Znak postanowił wydać te dramaty. Pan Wiesław je zredagował, chyba niewiele zmieniając w nich, z tego co wiem, ale postanowiliśmy ten jeden z dramatów przeczytać. I będzie czytanie dramatu pana Wiesława Myśliwskiego Złodziej, który myślę, że jest bardzo ważnym tekstem też w kontekście tego, co teraz się dzieje. Nie mogę dzisiaj państwu powiedzieć, a nawet zostawiam to sobie na kolejny post, tak zwany na naszej stronie w internecie, kto będzie czytał ten dramat. Mogę tylko powiedzieć, że zaproszenie już przyjęło trójka wspaniałych aktorów. Czekamy jeszcze na potwierdzenie jednej roli. Jeżeli to się uda, a obsadę tworzyliśmy wspólnie z panem Wiesławem. I na koniec, jak już tak dobrnęliśmy do tej obsady, to mogę zdradzić państwu, że pan Wiesław powiedział, no jak to się uda, to będzie koncertowo. Więc będzie koncertowo, myślę, i bardzo się z tego cieszę. A jeżeli chodzi o koncerty, to tylko z programu też mogę się ucieszyć jeszcze. Na koniec w Szczebrzeszynie zabrzmi poezja księdza Twardowskiego w wykonaniu Mirka Szcześniaka. I to będzie
to, co chyba mogę na razie zdradzić. No i wszystkie szczegóły są już dostępne na naszej stronie internetowej, więc bardzo zachęcamy, żeby tam zajrzeć i zobaczyć, co jest w tym programie i jacy goście. No, panie burmistrzu, no po raz 9 Szczebrzeszyn trochę no, będzie zaludniony, przeludniony i nowe miasteczko w mieście powstanie nad rzeką Wieprz. Jaka to jest symbioza po tych 9 latach, jakby burmistrz powiedział? Co my nawzajem sobie dajemy? Jak się potrzebujemy nawzajem? Witam serdecznie państwa. Działa, tak? Tak. Bardzo jest mi miło spojrzeć na znakomitości, jakie goszczą na dzisiejszej konferencji. Drodzy państwo, Szczebrzeszyn będzie ten sierpień jednak tą stolicą języka polskiego. Przypomnę tylko, że dzisiaj w kuluarach z panem dyrektorem festiwalu, panem Piotrem Dudą, któremu tutaj gratuluję za ten wysiłek i dziękuję za ten wysiłek. Sprzeczałem się, że pani Celińska była 3 lata temu na festiwalu w Szczebrzeszynie. Nie, nie, kolego mówi, była 9 lat temu. Że jak ten czas szybko biegnie, a była na pierwszej edycji festiwalu w Szczebrzeszynie. Cieszę się bardzo, dlatego że miasto żyje tym, mieszkańcy czekają, nie tylko mieszkańcy, ale również i goście. Przypomnę tylko państwu, że przypuszczam na cichy wniosek pana Piotra, festiwal książki w Krakowie zauważył Szczebrzeszyn i Szczebrzeszyn dostał statuetkę Przyjaciel Książki. Także tutaj serdecznie dziękuję pani prezes Instytutu Książki, dlatego że gdzieś tam ten potężny Kraków zauważa malutkie miasteczko Szczebrzeszyn, również i Zamość, panie prezydencie. Mam na to świadków, ponieważ byli państwo z Biblioteki Miejskiej w Zamościu świadkami, jak my się tę statuetkę odbierali. Także bardzo się cieszę, że ten Szczebrzeszyn jest mocno, mocno rozpropagowany. Drodzy państwo, ten festiwal jest taką lekcją literatury, lekcją dobrego słowa, o czym wspominałem wcześniej, i złego słowa, bo dzisiaj to złe słowo nazywamy hejtem, nazywamy jakimś nieporozumieniem. Wczoraj była Młodzieżowa Rada Miejska. Młodzież zwraca szczególną uwagę na to, ale ja czynię z tych młodych ludzi właśnie mini profesorów do tego, aby kontaktowali się z koleżankami, kolegami, aby to złe słowo było jak najmniej formułowane, a przede wszystkim przekazywane pośród swoich koleżanek i kolegów. Bo jednak to nas zabija, dobija. Natomiast stolica języka polskiego, festiwal języka polskiego jest wielką ucztą dla nas, wielkim wyzwaniem przede wszystkim, ale również tym, że możemy się poszczycić, że tak wielki człowiek jak Piotr Duda, będę dokąd moje nogi chodzą, będę to wspominał, stworzył to coś, w co na początku nie wierzyłem. Także życzę wszystkiego, co najlepsze. Ta 9 edycja, raz jeszcze powtarzam, no, bardzo szybko biegnie. To jest rok przed 10, prawda? To jest jakiś moment. No i ta zła informacja jedna, drodzy państwo, tutaj była kiedyś Harcówka, później oczywiście Dom Kultury tutaj prowadził. Natomiast tutaj była siedziba biskupstwa, księdza biskupa Abla, który przekazał nam, wyremontowano, wszystko jest ok. Natomiast dwa podejścia w bieżącym roku robiliśmy na zadaszenie amfiteatru. Bez prostszego to jest ta smutna informacja, ponieważ pierwszy przetarg był wysoka cena, drugi jeszcze wyższa, 750 tysięcy. No niestety decyzja została podjęta przeze mnie o niewykonaniu tego zadania w bieżącym roku. A liczyłem, że w bieżącym roku będzie to plac budowy. Będziecie państwo niezadowoleni z tego, ale już na 10 edycję, że będzie w miarę przyzwoicie. No niestety fundusze nie pozwalają, ceny szaleją. Miejmy nadzieję, że stabilizacja nastąpi i zapraszamy. Na 10 edycji tak. Może się powiedzie nam przeprowadzić w ramach właściwych wydatków finansowych budżetu gminy. Ja jeszcze oczywiście sobie, żeby nie zapomnieć, pisałem, ale zapomniałem, ale muszę to dodać o tej symbiozie. Otóż widzicie państwo tutaj naszych partnerów, bez nich nie byłoby tego festiwalu. Bardzo im dziękujemy, ale też chcę powiedzieć o takim wydarzeniu, które ostatnio nas spotkało. Otóż festiwal też przyciąga tutaj do Szczebrzeszyna tych, którzy wyjechali już ze Szczebrzeszyna, tak jak ja wróciłem, czy wracam, ale też takich osób jest coraz więcej i one się do nas zgłaszają, co nas bardzo cieszy. I taką osobą jest pani Joanna Hołowińska ze swoim partnerem Piotrem Trębeckim, którzy prowadzą kancelarię w Warszawie, a są z Bodaczowa, z mojej wsi.
czy pani Joanna jest z Wolaczowa i oni będą partnerami czytania tej sztuki pana Wiesława. Więc zaczyna się tworzyć takie grono ambasadorów. Bardzo, bardzo też zachęcamy, zapraszamy. I to jest ta symbioza, myślę, że do miasta swojego rodzinnego wracają ludzie, którzy mogą coś dać, coś przekazać, czymś się podzielić. To jest też bardzo duża radość dla nas. I dzisiaj też będzie pięknie o Szczebrzeszynie opowiadała rodowita szczebrzeszynianka, która się wyprowadziła do Krakowa, Kasia Karpowicz. Więc pani burmistrzu, tutaj bardzo proszę ucho wtedy nastawić, bo pięknie mówi o Szczebrzeszynie. Ale zanim Kasia Karpowicz, to teraz bardzo proszę, oddajemy głos Pawłowi Płońskiemu, dyrektorowi Muzeum Karykatury, który właśnie opowie o tej wystawie, która w ramach 9. edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego zostanie zorganizowana, wystawy rysunków Sławomira Mrożka. Dzień dobry Państwu. W tym roku Muzeum Karykatury po raz pierwszy zagości na Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Powodem tego szczęśliwego wydarzenia jest Sławomir Mrożek. W muzealnej kolekcji mamy ponad 300 rysunków Mrożka. Jest z czego wybierać i myślę, że powstanie w Szczebrzeszynie wystawa, która ucieszy publiczność. Korzystając z okazji, chciałbym poruszyć jednak pewien problem, który sygnalizował sam autor. Otóż na jednym z rysunków postać pytała, dlaczego narysował mnie Sławomir Mrożek, a nie Leonardo da Vinci. Czujemy podskórnie, że pytanie nie jest bezpodstawne. Ale ostatecznie chyba to lepiej, że właśnie rysował Sławomir Mrożek. On, jak nikt inny, z pomocą rysunku zapisywał reakcje swoje, ale też nasze reakcje na tę coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistość. Słyszałem opinię, że rysunki Mrożka są mikrodramatami, takim polem ćwiczebnym jego dramaturgii. Nie wiem. Mam wrażenie, że Mrożek bardzo precyzyjnie wybierał formy wypowiedzi. I rysunek nie był zamiast dramatu. Pojawiał się wtedy, kiedy to konieczne. I dlatego cieszę się, że Festiwal Języka Polskiego uznał za konieczne postawienie na Mrożka. Cieszę się, że wystawa rysunków Mrożka z kolekcji Muzeum Karykatury będzie częścią programu tegorocznego festiwalu. Czuję, że na przełomie lipca i sierpnia profile w mediach społecznościowych, profile widzów i widzek zaroją się od mrożkowych puent. Tymczasem do zobaczenia w Szczebrzeszynie. Pozdrawiam, Paweł Płoski. W Warszawie i tę wystawę będziemy oglądać w Szczebrzeszynie od 31 lipca, ale 30 lipca festiwal rozpoczynamy Małą Stolicą Języka Polskiego w Zamościu. Na naszej festiwalowej kanapie zasiedli właśnie Kasia Stoparczyk, kuratorka Małej Stolicy Języka Polskiego, Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Kasiu, pozwolisz? Pierwsze pytanie skieruję do prezydenta. Przeglądałam propozycję letnie, wakacyjne Zamościa i mam poczucie, że to jest obfitość, panie prezydencie. Obfitość, w której też mieści się Stolica Języka Polskiego, tych wydarzeń artystycznych. Jak to jest z perspektywy prezydenta? Jaka to jest potrzeba, żeby takie festiwale czy inne wydarzenia w Zamościu odbywały się? Tak naprawdę jest gwoździem programu Stolica Języka Polskiego, bo szanowni państwo, od wielu lat, bodajże od 7 lat w Zamościu, 7 raz będziemy gościć Stolicę Języka Polskiego, będąc dopełnieniem Szczebrzeszyna i tutaj dziękuję wcześniej panu staroście, teraz burmistrzowi za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo nie odbierając absolutnie Szczebrzeszynowi wielkiego splendoru i tego, no, tej chwały, zasługi przy organizacji festiwalu, chcielibyśmy te swoje małe miejsce w Stolicy Języka Polskiego zagospodarować w taki sposób, aby jak najwięcej osób, które przyjeżdżają do Zamościa, a według różnych szacunków jest ich od 500 000 takich długookresowych turystów do 2 000 000 przejeżdżających rocznie, żeby mogli też uczestniczyć w tym święcie, czy też
korzystać z tego, że Szczebrzeszyn jest tak blisko Zamościa i w takiej symbiozie. Jeszcze raz dziękuję też za słowo Mira Mrożka. Mamy teraz czas matur, przypomniał mi się słynna anegdota, jak wraca maturzysta, spotyka pana Mrożka i pan Mrożek tak strapiony mówi, tango było? Maturzysta, no było. Mrożek mówi, no przepraszam. Także wszyscy znamy słowo Mira Mrożka i myślę, że nadal jest trochę za mało doceniany w Polsce i cieszę się, że w tym roku znalazł to swoje poczesne miejsce, jeśli chodzi o festiwal. Natomiast to, że Sławomir Mrożek pisał dla teatru i ten teatr go tak przytulił, to też dla nas jest ważne. Miasto Zamość poza zamojskim latem teatralnym, które też bardzo mocno zbliża się do 50. edycji. Brawo! To zasługa pana dyrektora Nowosada i wcześniejszych dyrektorów Zamojskiego Domu Kultury, ale także wcześniejszych kuratorów. Natomiast mamy też od 3 lat, bo to będzie 3. edycja, festiwal Dwa Teatry. On już za miesiąc, w połowie czerwca, Telewizja Polska z Polskim Radiem organizuje. Cieszymy się, że padło na Zamość, bo dzięki temu w Zamościu mamy kilkaset, a może i kilka tysięcy osób teatrem na żywo. Teatrem, który dzieje się w przestrzeni telewizji, radia, ale tak naprawdę festiwal dzieje się w przestrzeni miasta i dzięki temu miasto żyje teatrem, żyje dobrą literaturą, a tak jak mówiłem, Dzień Języka Polskiego, Festiwal Języka Polskiego będzie tym gwoździem programu w połowie lata. 30 lipca zapraszamy do Zamościa i tak jak wspomniałam, zapraszamy od razu na Małą Stolicę Języka Polskiego. Ty, Kasiu, z Magdą Kłos-Podsiadło od kilku lat tworzycie, jesteście kuratorkami Małej Stolicy Języka Polskiego. To też nie jest oczywiste, że na tego typu wydarzeniach, festiwalu jest taka przestrzeń dla dzieciaków, dla młodzieży. Z twojego punktu widzenia, jaka to jest wartość, że opiekujemy się tymi dzieciakami, pokazujemy, że czytanie to jest zabawa, frajda i w ogóle nie jakiś przymus? Ja myślę, że to jest ogromna wartość i to jest ogromna mądrość organizatorów Festiwalu Stolica Języka Polskiego, dlatego że my tutaj od kilku lat z Piotrem Dudą, z Magdą Kłos-Podsiadło, z Anitą Wawryk także od niedawna opiekujemy się tym gniazdem, piskląt, który nazywa się Mała Stolica, z ogromnym uczuciem, z miłością wręcz, bo jak nie kochać takiego małego człowieka, który przychodzi do ciebie, patrzy ci w oczy i jest tak bardzo ufny. I to, co ty zrobisz, to dziecko będzie potem niosło w świat i w całe swoje dorosłe życie. To jest ogromna odpowiedzialność. Mała Stolica w moim odczuciu jest takim papierkiem lakmusowym prawdy, bo przy dzieciakach nie ma ściemy. One po prostu od razu odwracają się, nie ma ich, znikają i zostajemy same. A chodzi o to, żeby chciały, żeby były, żeby to było na ich warunkach i zasadach. I dlatego ta robota nie jest taka prosta. My naprawdę z Magdą bardzo dużo zastanawiamy się, myślimy, w jaki sposób to zrobić, żeby ten mały nam nie zwiał, żeby go przytrzymać, żeby to było jego miejsce, żeby to było jego miejsce mocy, które będzie miało miejsce w jego sercu. I kiedy przyjdzie czas próby, kiedy ten dzieciak będzie miał nastoletni będzie, kiedy będzie miał 11 lat, no to powiem tak mocno, aby nie wybrał ostatecznego rozwiązania, bo państwo doskonale wiedzą, co się dzieje z naszą młodzieżą. To są ludzie, którzy nie dźwigają tego świata, którzy upadają, bo ja mam ten przywilej i ogromną odpowiedzialność, że od 2 lat przychodzą do mnie dzieci po próbach samobójczych. I rozmawiam z nimi, za każdym razem pytam, co musiałoby się wydarzyć, żebyś ty tego nie zrobiła, żebyś ty tego nie zrobił. Za każdym razem słyszę, może jakby ktoś mnie wysłuchał. Więc Mała Stolica jest także po to, żeby wysłuchać, bo to wysłuchane dziecko będzie bardziej szczęśliwym nastolatkiem, a potem, mam nadzieję, szczęśliwym dorosłym. I jeżeli chodzi o program, konkrety, możemy zdradzić 2 wielkie nazwiska. To jest Justyna Bednarek, osoba, która, proszę państwa, tak pisze, że to jest nieprawdopodobnie mocne, piękne, tam wszystko jest w porządku. I przyjedzie z taką książką, która będzie miała premierę w czerwcu, Cuda nad Rospudą i inne bajki Podlasia i Suwalszczyzny. Ale napisała też wiele innych fantastycznych książek. Nasza mama, co tam mama robiła? Niegrzeczna. Nasza mama niegrzeczna. Babcocha, te skarpetki kultowe. No i będzie człowiek światło.
bo on jest światłem. Wajrak świeci. Jak ja obserwuję wajraka w przestrzeni szczebrzeskiej, to widzę, że wszyscy za wajrakiem zapisują. Tutaj wiek nie ma znaczenia, prawda? No, ale wajrak jest w małej stolicy najbardziej, moim zdaniem. On ma krótkie spodenki i zachował sobie to wewnętrzne, piękne dziecko. Zatem będzie ze swoją książką nową Detektywy Wróbel i Połamane pióro. Razem napisał ją z ilustratorem Tomkiem Samojlikiem. Także te dwa wielkie nazwiska, a co do reszty, to bardzo proszę o cierpliwość. Ale też na początku w festiwalu, Kasiu, opowiesz o projekcie, który też no, koordynujesz, organizujesz, który związany jest z dzieciakami. Bo jak mówiłaś to o tym, że to jest wielka odpowiedzialność, to żeby zagospodarować te dzieci, ich uwagę i zaszczepić miłość do literatury, to znowu mi wybrzmiało to nasze hasło, co ona dzieje w literaturze, tutaj w kontekście tym nowym, właśnie tego pokolenia, które jest mocno doświadczone, tych dzieciaków, bo była pandemia, bo jest wojna i oni to wszystko zbierają, tak myślę. Piękny projekt przygotowałaś, słuchasz dzieci, uczysz nas, żeby właśnie nie omijać tego, co oni mają nam do powiedzenia. To jest cykl rozmów, oddajcie nam głos, proszę opowiedz o tym troszkę. Dajcie nam głos, Kasia Stopalczyk i dzieci, tak nazywa się ten cykl. To jest projekt, nad którym pracuję, można powiedzieć, z ludźmi z ekipy Oskarowej, bo od Jerzego Skolimowskiego. To jest taki projekt, który urodził się rok temu, premierę miał niedawno, bo pod koniec kwietnia. No o co chodzi? Chodzi o to po prostu, żeby tym najlepszym ludziom tego świata, bo dzieci są czyste, bo dzieci nie myślą w taki sposób, że mają intratny interes załatwić. Ich myślenie nie jest obliczone na cel. One są prawdziwe, ufne i dobre. Rozmawiamy z nimi, znaczy ja z nimi rozmawiam, a tak naprawdę daję im przestrzeń do tego, żeby mogły powiedzieć to, co w nich buzuje, co w nich gra, czego one potrzebują właśnie dlatego, żeby czuły się wysłuchane. To proszę Państwa, jest międzynarodowy projekt. On za chwilę pojawi się w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Ukrainie, we wszystkich krajach Europy, ponieważ jest tłumaczony na wiele języków, jest ogromne zainteresowanie. Bardzo mocne są te rozmowy. Także rozmawiam z dziećmi wojny. Tymi, które nigdy nie powinny doświadczyć tego horroru wojny, a jednak doświadczyły. I opowiadają o tym po dziecięcemu, po swojemu. To jest niezwykle poruszające. I to, żebyśmy my dorośli oddali im głos, to jest stawka o ich życie. I kiedy projekt wystartował, ja dostałam taką informację, wielo informacji, ale od ojca, który napisał: Pani Kasiu, ja piszę do Pani te słowa i płaczę. Dlatego, że w moim domu jest kryzys. My się rozstajemy z żoną. Ale do głowy mi nie przyszło, że to nasze małe dziecko coś rozumie z tego, coś czuje, coś wie. A te filmy są po to, żeby małe dzieci powiedziały, jak z ich perspektywy to wygląda. Ja jestem osobą naiwną, bardzo w sobie tę naiwność pielęgnuję, bo uważam, że ona jest święta, ale wierzę, że ten projekt zmieni świat. I dzięki wielkiemu sercu Piotra Dudy, który zaproponował, aby ten projekt także był w tej edycji tegorocznej na festiwalu, bardzo się cieszę, on będzie. I zapraszam Państwa już teraz. Zapraszamy do Zamościa, a potem do Szczebrzeszyna. 30 lipca rozpoczynamy Festiwal Stolica Języka Polskiego w Zamościu, potem w Szczebrzeszynie. Główny program wydarzeń, spotkań autorskich przygotowała kuratorka Justyna Sobolewska. I teraz Justynie Sobolewskiej oddajemy głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do Szczebrzeszyna. W tym roku będą z nami autorzy najciekawszych książek, które ukazały się niedawno. Między innymi Zyta Rudzka, Joanna Bator, Szczepan Twardoch, Filip Springer, a także Maciej Hen, Jakub Nowak i bardzo wielu innych. Będą też autorzy przekładów. Będziemy rozmawiać o tłumaczeniach. Będą laureaci Nagrody Tadeusza Boja-Żeleńskiego, którzy przełożyli nieprzekładalną książkę Georgesa Pereka i otrzymali Nagrodę Boja-Żeleńskiego. Jeśli jesteśmy przy nagrodach, to będzie też Sabina Jakubowska, autorka książki Akuszerki, która to książka była polskim kandydatem do Nagrody Europejskiej. Będziemy rozmawiać o różnych istotnych sprawach, jak to zwykle w Szczebrzeszynie. Będziemy rozmawiać z autorami, którzy jeszcze u nas nie byli, na przykład z Ingą Iwasiów, autorką książki Późne życie, czy z Julią Łapińską, autorką
powieści kryminalnych. Ostatnio wyszły Dzikie psy. Będziemy też rozmawiać z autorami i spotykać się z autorami, których Państwo już znacie i którzy bywają u nas często. Adam Wajrak będzie z Nurią Selwą. Będą też spacery specjalnie przyrodnicze przygotowane przez Adama Wajraka. Będziemy rozmawiać o jego książce. Będzie też z nami oczywiście Ryszard Koziołek z nową swoją książką Czytać, dużo czytać, ale też sam będzie prowadził spotkania. Będzie też Marcin Wicha, który w zeszłym roku wydał tom znakomitych felietonów. Będziemy z nimi rozmawiać właśnie o czytaniu i o problemach z lekturami i z tym, jak mamy, po co nam właściwie ta klasyka. Będzie też Mikołaj Grynberg z nową książką. Będziemy też rozmawiać o Wisławie Szymborskiej, ponieważ obchodzimy rok Wisławy Szymborskiej i w tym roku nie tylko Mecz Poetycki będzie poświęcony tej poetce, ale również będziemy rozmawiać o jej wierszach wszystkich, które się ukazały. Będzie też rozmowa z Sylwią Stano i Grażyną Plebanek, które pokazują i piszą na temat więzi międzypokoleniowej, a zwłaszcza w nowej literaturze powracają postacie babci. Także różne gatunki literackie, powieść historyczna, powieść kryminalna, felietony. Będą też goście zagraniczni. Przyjedzie do nas Kristina Sabaurskaite, z którą porozmawiamy o jej cyklu Silva Rerum, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o Wilnie, ponieważ Wilno w tym roku obchodzi 700-lecie. Nowa książka Kristiny Sabaurskaite jeszcze się nie ukazała w Polsce, ale już jest bestsellerem na Zachodzie i opowiada o zdarzeniu świata wschodu i zachodu, o tym, co dzisiaj bardzo nas zajmuje w czasie, kiedy obok trwa wojna. Nie zapominamy o Ukrainie, o literaturze ukraińskiej. W tym roku odwiedzi nas Andrii Lubka i Eugenia Kuzniecowa, autorzy, pisarze. Andrii Lubka jest też aktywistą i bardzo działa cały czas w rozmaitych zbiórkach na rzecz armii. Także program zapowiada się bardzo ciekawie. Ja już nie mogę się doczekać, także czekam na Państwa w Szczebrzeszynie. Czekamy w Szczebrzeszynie i w Zamościu. My też nie możemy się doczekać. Jeszcze troszeczkę czasu, kilka miesięcy, tak? Ale ten festiwal nie byłby możliwy, gdyby nie partnerzy, gdyby nie osoby, które uwierzyły, że ten festiwal ma sens i warto go wspierać i rozwijać. Na naszej kanapie profesor Iwona Hoffman z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, uniwersytet jest partnerem festiwalu, jest też profesor przewodniczącą Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Jest Janusz Nowosad, dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, który też wspiera organizację festiwalu. Pani profesor, odpowiadacie, przygotowujecie, proponujecie pasmo językowe. Wydaje mi się, że podczas festiwalu Stolicy Języka Polskiego takie pasmo językowe jest oczywistością i też cieszy się zainteresowaniem i bardzo za to dziękujemy. Nad jakimi tematami będziemy w tym roku rozmawiać? Myślę, że nazwa festiwalu wprost zobowiązuje, żeby takie pasmo funkcjonowało, a pamiętając też słowa Wiesława Myśliwskiego, że wszystko zaczyna się od słowa i świat znajduje się w języku, tkwi w języku, no to te uzasadnienia są szczególne. W tegorocznym paśmie językowym będziemy mówić o problemie, który najkrócej można nazwać językiem komunikacji społecznej i mediach, ale to zabrzmiałoby bardzo teoretycznie, więc może lepiej powiedzieć, że jest to rozmowa o tym, jakim językiem mówią media. To są bardzo ważne problemy, ponieważ media w swojej specyfice i zróżnicowaniu mówią do nas innym językiem, inne światy kreują przez język telewizyjny, prasowy, internetowy, radiowy. To jest też bardzo charakterystyczne, że język ten wpływa na nasz sposób opowiadania o świecie, a jeszcze bardziej na nasz sposób postrzegania świata.
I myślę, że takie właśnie zagadnienia, w których pokazujemy rodzaj uzależnienia naszego postrzegania świata, obrazu świata od języka, będzie ciekawą propozycją. Propozycją skierowaną do odbiorców w różnym wieku, ponieważ chcielibyśmy, żeby również zaznaczyć specyfikę języka młodzieży. No, są młodzież różnego, też jest tak, zaopiekowana podczas festiwalu, tak, prawda? I młodzież ma, prowadzone są konkursy na młodzieżowe słowo roku na przykład, ale sposób komunikacji, sposób stosowania zapożyczeń, kalk językowych, skrótów językowych, no, dla nas trochę enigmatyczny, dla młodzieży jest rodzajem specjalnego kodu, który prawdopodobnie także pozwala rozwiązywać wiele innych niejęzykowych problemów, więc chciałabym, żeby to zagadnienie także w czasie pasma wybrzmiało. Pani profesor, jeszcze jeden temat. Od początku w zasadzie tlił się, no teraz to zaczyna być już taka bardzo wyraźna iskra. Centrum Języka Polskiego, jeśli mówimy o paśmie językowym, to był taki pomysł inicjatora festiwalu Piotra Dudy, takie wielkie marzenie. I teraz powoli, małymi krokami, to się zaczyna jakoś materializować. Zostanie przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń, czyli organizatora festiwalu, powołany taki zespół roboczy, któremu będzie przewodniczyć pani profesor, który będzie opracowywał koncepcję tego Centrum Języka Polskiego. Jak profesor to widzi? Centrum Języka Polskiego jest wszystkim nam potrzebne bardziej niż jakiekolwiek inne centra związane z rozwojem literatury i kultury. I Szczebrzeszyn jest miejscem naznaczonym wprost tą potrzebą, nie tylko przez festiwal. W tym roku mamy 9. edycję. 10. edycja festiwalu jest najlepszą okazją, bo już jubileuszową, żeby powiedzieć, że centrum powstaje, jaki będzie jego charakter. Na pewno potrzebny jest całoroczny namysł nad językiem polskim. Na pewno potrzebne są lekcje języka polskiego według scenariuszy przygotowanych przez specjalistów, zarówno dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, jak i dla coraz większej grupy dzieci i młodzieży, które w Polsce mieszkają, a dla których język polski jest językiem drugim. To jest także współpraca z mediami, szkołami, bibliotekami polonijnymi, która się rysuje jako oczywisty kontekst tego działania. To jest też rezydencja dla poetów, pisarzy i młodych twórców. Na przykład wyobrażam sobie, że takim doskonałym zaszczątkiem działania centrum byłoby stworzenie ośrodka dla młodych poetów, slamerów, którzy traktują slam jako szczególny sposób obrazowania świata, którzy żyją slamem. I okazuje się, że to już 20 lat w Polsce funkcjonuje to zjawisko, a my właściwie niewiele o nim wiemy. Więc taki początek, taki sposób zainicjowania centrum byłby naprawdę bardzo dobry. Chcę też powiedzieć, że z wielkim szacunkiem odnoszę się do starań i inicjatora, pomysłodawcy tego projektu Piotra Dudy, jak też do wysiłków pana burmistrza, który nieustannie wspiera festiwal i radę w tym, aby takie centrum powstało. Myślę, że wszyscy rozumiemy potencjał rozwojowy, który tkwi w idei Centrum Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. To jest szansa nie tylko dla Szczebrzeszyna, ale także dla Roztocza. To jest szansa dla nas wszystkich, żeby udoskonalić nasz sposób rozumienia i posługiwania się językiem. Festiwal Stolica Języka Polskiego, tak jak profesor powiedziała, jak najbardziej jest do tego uprawniony, żeby taką instytucję powołać. Panie dyrektorze, Stolica Języka Polskiego 30 lipca na Małym Rynku, wydarzenia zapraszamy, spotkania, najpierw Mała Stolica Języka Polskiego, o której mówiła Kasia Stoparczyk, potem spotkania autorskie, w tych spotkaniach autorskich także z autorami z regionu, czyli jesteśmy zakorzenieni też w Zamojszczyźnie i też wydarzenia artystyczne, ale dzień wcześniej też bardzo ważne wydarzenie, które od lat organizowane jest przez Zamojski Dom Kultury, Ulica Literacka. No, tej literatury pod koniec lipca będzie bardzo dużo w Zamościu i to dobrze. Na pewno, to bardzo dobrze. Zazwyczaj
przynajmniej do tej pory było tak, że ulica albo wyprzedzała festiwal Stolica Języka Polskiego, albo odbywała się po. A w ubiegłym roku doszliśmy z Piotrem do wniosku, że warto połączyć siły i połączyć Zamość ze Szczebrzeszynem. I tak 29 lipca zapraszamy na Rynek Wodny do Zamościa na ulicę Literacką. To będzie już 16 edycja. 16 edycja, ale jakby w tym głównym nurcie programowym niezmiennie, czyli opieramy program ulic literackich na tradycjach literackich Zamościa. Co roku festiwal Ulica Literacka przybierał, czy zmieniał się temat. Była ulica Włoska, była ulica Grechutowska, była ulica Leśmianowska. W tym roku wydaje się, że będzie to, a może nie wydaje się, na pewno będzie to ulica Kobieca. Świetnie. Pani Izabela Winiewicz-Cybulska zaprosi państwa, turystów na spacer po Zamościu. Pani Izabela to historyk sztuki, pedagog. Popełniła przepiękne przewodniki po Zamościu, których bohaterem jest Dusiek i Bajdek, i oni oprowadzają Zamościu, więc będziecie państwo mogli poznać piękno zamojskiej architektury, ale też i wspomnie pani Izabela o leśmianowskich postaciach, które od pewnego czasu, a właściwie od 2017 roku, co roku pojawiają się w Zamościu. Będzie pani Katarzyna Żytomierska, autorka opowieści roztoczańskich. Spotkanie będzie miało charakter taki malarsko-poetycko-muzyczny. Katarzyna Żytomierska to pisarka, etnolog, bajarka, aktorka, śpiewaczka, więc i to już będzie w parku, przepięknym naszym parku miejskim, a zaczniemy, tak jak wspomniałem, na Rynku Wodnym. Będzie rzecz, myślę, że niesamowita, bo będzie pani Katarzyna Bellingham i będzie opowiadać o angielskich ogrodach. Pani Katarzyna swoją praktykę związaną z ogrodami zdobywała nomen omen w królewskich ogrodach, dzisiaj już Karola III, króla Karola III, więc myślę, że plener przepięknego naszego parku miejskiego będzie doskonałym miejscem na rozmowę, czy też na opowieści o ogrodach. No i pojawi się kolejna rzeźba w Zamościu. Tu już żartujemy niekiedy z prezydentem, że zadajemy kłam twierdzeniu, że Zamość się wyludnia, wręcz przeciwnie, co chwila przybywa nowy członek społeczności zamojskiej i pojawi się nowa rzeźba na Literackim Szlaku, tym razem inspirowana wierszem Dziewczyna Bolesława Leśmiana. A wieczorem zapraszamy do Zamojskiego Domu Kultury Michał Pepol i Kora Nieskończoność. 29 lipca to też dzień szczególny. To akurat przypada dosłownie piąta rocznica śmierci Kory. Związanej z Roztoczem, którą też gościliśmy podczas festiwalu w Szczebrzeszynie. To solowy debiut Michała Pepola. Płyta, jak skomponował z materiałów fonograficznych, których do tej pory nie miały w ogóle możliwości wysłuchania. On otrzymał materiały od Kamila Sipowicza i powstała płyta, która swój debiut miała w 2022 roku. No, wręcz rewelacyjna, więc myślę, że to będzie wspaniały wieczór w Zamojskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy 29 no i 30 na Rynek Wodny, na pierwszy dzień Festiwalu Stolica Języka Polskiego. A jak dyrektor mówił o Korze, która podczas festiwalu, kiedy była gościnią w Szczebrzeszynie, opowiadała o swojej wielkiej miłości do Roztocza tak naprawdę, o tym, jaki to jest potencjał i jak dobrze jest tutaj mieszkać, to jest, wydaje mi się, też piękne podprowadzenie do kolejnego gościa, Kasi Karpowicz, która
no, równie z wielką siłą opowiada, jak wspaniały jest Szczebrzeszyn i jak dobrze jest do Szczebrzeszyna wracać. Kasia Karpowicz, malarka z rodziny też malarzy, która ze Szczebrzeszyna pochodzi i zaprasza serdecznie na Festiwal Stolica Języka Polskiego. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Karpowicz, jestem malarką z Krakowa, ale moje serce należy do Szczebrzeszyna. To tutaj urodził się mój ojciec Sławomir Karpowicz, malarz i profesor krakowskiej ASP. To tutaj mam rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, których bardzo, bardzo cenię. I to tutaj przyjeżdżam, żeby odpocząć, nabrać sił, żeby popracować, pomalować, zainspirować się, spotkać i wymienić się energią, która krąży między ludźmi i jest naprawdę wyjątkowa. Wydaje mi się, że możecie Państwo to poczuć, przybywając na festiwal Stolica Języka Polskiego, w tym roku już po raz 9. Naprawdę jest jakiś niezwykły duch tego miejsca, który emanuje ze wszystkiego, co tutaj się odbywa. I warto ten festiwal wesprzeć, warto Szczebrzeszyn poznać, poznać jego historię, zagłębić się w lokalny klimat, odbyć kilka spacerów po lesowych wąwozach i zaglądnąć na cmentarze, cmentarz żydowski, cmentarz katolicki, do synagogi, do cerkwi. Zrozumieć, czym to miejsce kiedyś było i czym to miejsce teraz jest. Wydaje mi się, że dzięki sztuce i dzięki ludziom twórczym staje się to miejsce tak ważne, wyjątkowe i odbudowuje się poprzez słowo, poprzez obraz, poprzez muzykę, czyli w najszlachetniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Ja sama już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że widzimy się na festiwalu Stolica Języka Polskiego już niedługo. Do zobaczenia. A, kawa. Nie zapomnijcie wesprzeć festiwal, kupując kawę z Galicja Cafe i będąc tym samym mecenasami kultury, wspierając ten piękny festiwal. To Kasia Karpowicz, która pięknie o Szczebrzeszynie opowiada, jest z nami podczas festiwalu i Kasia też pijąca kawę, przypominająca nam o akcji, którą zaproponowaliśmy. Połączyliśmy kawę z książką, bo festiwal przez te 9 lat ma bardzo dużą grupę przyjaciół, którzy chcą wspierać to, co tutaj się dzieje nad rzeką. Tak, ja bardzo wszystkim już dziękuję, którzy dołączyli w ubiegłym roku, w tym roku do społecznego mecenatu. Te książki, które tu widać na konferencji, to są książki naszych autorów, którzy będą, ale te książki wszystkie ofiarowali nam kuratorzy, między innymi Justyna Sobolewska. I to jest taka akcja nasza, żeby te książki nabrały nowego życia, żeby poszły dalej do Państwa. I też nasz partner właśnie festiwalowy, który serwuje kawę zawsze już na festiwalu, dołożył paczkę kawy i to jest taka nasza wdzięczność dla wszystkich, którzy wesprą festiwal, także bardzo zapraszam. Model dał nam opakowania, prawda? Tak, także bardzo, bardzo. Chcę jeszcze wspomnieć na koniec o dwóch partnerach, bez których też festiwalu by nie było ważnych dla nas. I tutaj dzisiaj nagła znowu okoliczność sprawiła, że nie ma z nami pana marszałka Michała Mulawy, który bardzo wspiera festiwal, jest z Roztocza, jest ambasadorem Roztocza. Bardzo pozdrawiam Państwa. To jest Urząd Marszałkowski, który jest od dawna z nami i Starostwo Zamojskie, pan starosta
Stanisław Grześko jest zawsze do naszej dyspozycji otwarty. Znowu będziemy gościli w szkole nad rzeką, która udostępnia nam ten teren pięknego ogrodu, więc bardzo dziękuję i dyrekcji panu Piotrowi Szklarzowi. Także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. No i co, zapraszam do Szczebrzeszyna, bo będzie naprawdę bardzo się dużo działo, tak jak tu już powiedzieliśmy. Będą premiery, prapremiery i tyle. Już się nie mogę sam doczekać. Myślę, tak jak wszyscy, którzy też już zerknęli na naszą stronę internetową i zobaczyli szczegółowy ten program. Przypominam, że on już jest na stronie internetowej festiwalu. I opowiadamy o tej 9. edycji. Tak zapraszamy, ale tak naprawdę no, klucze do miasta ma burmistrz. Panie burmistrzu, no jakie słowa zaproszenia na ten festiwal burmistrz zechciałby przekazać wszystkim, no, którzy się wybierają, już planują urlop? Szanowni Państwo, po tak wspaniałych zapowiedziach Pani Katarzyny, Pana Dyrektora, Pana Prezydenta, Pani Profesor, nie mam żadnych wątpliwości, że 9. edycja będzie wyjątkowa. To nie ma najmniejszej wątpliwości. Festiwal stał się taką perełką dla miasta i gminy Szczebrzeszyn, dlatego że patrząc tylko i wyłącznie na rejestrację pojazdów, bo tak nie widzimy, nikt nie ma tabliczki z przodu, nie z tyłu, skąd pochodzi, jest święto. Prosimy naszych funkcjonariuszy, żeby w ogóle zapomnieli, że mają mandaty w kieszeniach. Stajemy, gdzie możemy, dlatego że to jest ogromne, piękne wydarzenie. Rozpocząłem taką troszeczkę smutną informacją o tutaj zadaszeniu naszego amfiteatru. Drodzy Państwo, myślę, że w roku przyszłym konferencja odbędzie się na Wzgórzu Zamkowym, który w tej chwili jest realizowany w około 80%, koniec października, zakończenie tego miejsca, gdzie rozpoczął funkcjonowanie swoje funkcjonowanie Szczebrzeszyn, miasto Szczebrzeszyn. Tutaj dużo by powiedział pan Krasny i Zygmunt i jego syn, który też pracuje w Krakowie. Bardzo dużo by powiedział o tych historycznych miejscach pan Święta pamięci pan Aleksander Przysada, którego oczywiście nie ma pośród nas, ale na początku tej kadencji wzbudzili tę inicjatywę funkcjonowania tego samorządu gminnego, żebyśmy postarali się zwrócić na to miejsce szczególną uwagę. I nie ukrywam, że dostaliśmy środki z Polskiego Ładu i liczymy na to, bo w tej chwili nie melduje wykonawca żadnych opóźnień, że w bieżącym roku w okolicach listopada, grudnia najdalej będziemy już mogli tam wypić tę kawę, może nie festiwalową, ale gminną. Pan burmistrz obiecał, że będzie też tam książka. Więc... Też, tak, tak, oczywiście. I liczę, że za rok ta konferencja odbędzie się już w tym nowym miejscu. Przepraszam, ale to wszystko przed nami. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie szczęśliwy i wzruszony, że Państwo przyjmujecie zaproszenie na konferencję, że Państwo tak pięknie opowiadacie o słowie, o literaturze. No niestety, jakaś niedyspozycja. Jestem bardzo wdzięczny za wasze piękne słowo. Najwspanialszych ludzi witamy na festiwalu. Przed chwilą pani Katarzyna. Kto to jest? Tak pomyślałem, a jednak to są dzieci. To są dzieci. Dzieci, które wierzą w tego człowieka dorosłego, ufają każdemu słowu i nie można tego dziecka, tak jak pani powiedziała, gdzieś tam wyprowadzić inną drogą. Także dziękuję wszystkim Państwu. Serdecznie zapraszam do Szczebrzeszyna. Szczebrzeszyn jest gościnnie nastawiony i osoby dzisiaj będące na konferencji i tych wszystkich, którzy przybędą do Szczebrzeszyna. Za wszelkie niedogodności, które się pojawią, serdecznie już przepraszam, ale w ubiegłym roku zwrócił mi Pan jeden uwagę. Miasto Szczebrzeszyn, PKP. Panie burmistrzu, niech Pan się przejdzie pieszą, to pan zobaczy, ile kilometrów jest do Szczebrzeszyna stacja PKP. W tej chwili mogę już zakomunikować, że jest o 1,5 kilometra bliżej. Ponieważ PKP realizuje ciekawe projekty na terenie naszej gminy, są zrealizowane już 3 w tej chwili. Myślę, że w miesiącu czerwcu na początku będzie już końcowy odbiór. Miasto Szczebrzeszyn to jest ta droga, która jest pomiędzy Brodami Dużymi a Brodami Małymi. Będzie tam tablica informacyjna, to jest około 1,4 km do centrum Szczebrzeszyna. Nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że będzie nasz samochodzik, taryfa, ale jednak zrezygnował, ponieważ no niestety, ale przewóz jest nie taki, jakby sobie życzył ten przewoźnik. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do gościnnego Szczebrzeszyna na stolicę języka polskiego rok 2023. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy do Szczebrzeszyna. Dziękujemy bardzo.
We'll be right back.